Dzisiaj będę mówił o estetyce strony internetowej i czy może ona być wymówką dla klienta, żeby nie rozliczyć się z tobą za jej wykonanie. I zasadniczo myślę, że wyrażę taki banalny pogląd, że estetyka to rzecz bardzo względna. A jeżeli chodzi o estetykę stron internetowych, to tym bardziej. I ja prowadzę taki prywatny ranking wymówek, z jakich klienci moich klientów korzystają, żeby się z nimi nie rozliczyć. I oczywiście na pierwszym miejscu jest nieśmiertelne: nie zapłacę, bo już nie chcę, albo nie potrzebuję, albo musimy ten projekt zamknąć, bo i tutaj coś bardzo ważnego w to miejsce wpisujemy. I to jest bardzo prosta sytuacja. Czasami nazywa się to zerwanie umowy. Pisałem o tym już artykuł i po prostu w takiej sytuacji, jeżeli klient rezygnuje, to zgodnie z prawem zachowujesz prawo do wynagrodzenia. Natomiast na drugim miejscu w tym moim rankingu jest takie nieśmiertelne stwierdzenie, że ta strona po prostu mi się nie podoba. Tak? Klient zaczyna formułować zarzuty pod adresem estetyki tego, co dla niego wykonałeś. I zazwyczaj jest to coś, czego klient nie potrafi uchwycić, nie potrafi określić, natomiast jest zdecydowany, że chciałby się z tego projektu jednak wycofać. I myślę, że z taką sytuacją ciężko jest sobie poradzić w sytuacji, gdy taki klient pojawia się w kontekście zupełnych, skrajnych komplementów, jakie prawił ci na początku. Tak? Klient mógł do ciebie trafić, dlatego że zobaczył twoje portfolio, przeklikał wszystkie twoje projekty, no i nagle pisze do ciebie, czy kontaktuje się i wedle niego jesteś genialny, twoje projekty są boskie, a po prostu podjęcie się przez ciebie zlecenia jest dla jego firmy kluczowe. I w takim kontekście no, ciężko jest się pogodzić z tym, że ktoś, kto przed chwilą był, nazwijmy to, gorliwym wyznawcą twojej agencji interaktywnej, nagle staje się osobą, która twierdzi, że coś jest brzydkie, że nie do końca mu o to chodziło. I z takimi problemami, z takimi, nazwijmy to w cudzysłowie, wadami jest o tyle problem, że ciężko jest diagnozować, i jeszcze trudniej jest je usunąć. Jeżeli na stronie jest jakiś błąd programistyczny, coś się nie ładuje, czcionki nie widać, tam coś się rozjeżdża, no to zazwyczaj obiektywnie taki problem istnieje. Tak? Jesteś w stanie go stwierdzić i zazwyczaj również usunąć. Natomiast zmierzenie się z określeniem, że no, nie do końca o to chodziło, to nam nie pasuje do jakiejś wizji i komunikuje nie to, co chcieliśmy, w tej sytuacji tak naprawdę no nie sposób jest z tego wyjść obronną ręką. No, chyba że między tobą a klientem jest wola, żeby tą sprawę załatwić, jest jakaś nić porozumienia, wtedy no nie ma rzeczy niemożliwych. Natomiast jeżeli kolejnym krokiem klienta jest to, że on najchętniej by zrezygnował i się z tobą pożegnał, no to musimy porozmawiać o tym, czy zła estetyka strony internetowej, zła oczywiście w cudzysłowie, czy w ogóle może być traktowana jako wada. I kwestia gustu, smaku, poczucia stylu, no, nie da się tego ująć w ramy prawne i pewnie dlatego nasz kodeks cywilny zupełnie w tej kwestii milczy. Tak? Jeżeli chodzi o wady strony internetowej, to można je podzielić zasadniczo na takie typowe programistyczne wady i takie wady prawne, jak na przykład no, naruszenie, wykonanie strony, która narusza czyjeś prawa autorskie. Wady estetyczne, one czasami pojawiają się w orzecznictwie, co prawda nie w kontekście konkretnie wad stron internetowych, niemniej jednak no, sądy skłaniają się, że czasami można coś tak bardzo zepsuć, że ta estetyka obiektywnie nabiera na znaczeniu. I myślę, że taka sytuacja może mieć zastosowanie do strony internetowej w takich dwóch zasadniczych przypadkach. Pierwszy przypadek to jest to, jeżeli wykonałeś stronę,
która odbiega od powszechnie stosowanych standardów. Tak? Czyli no, wiemy, że jesteśmy w epoce Web 2.0, wiemy, jak wyglądają nowoczesne, responsywne strony internetowe. No, jeżeli zaserwujesz klientowi coś rodem z wczesnych lat 90., no to oczywiście ta estetyka jest tutaj, te jej braki są oczywiście rażące. Natomiast nie sądzę, żebyś wcześniej projektował strony, które wprawiają zachwyt, a następnie zaserwował komuś coś zupełnie retro, tak? Więc to jest hipotetyczny przypadek i raczej chyba w praktyce się z tym nie spotyka. Drugą taką sytuacją może być to, że wykonałeś stronę po prostu niezgodnie z zamówieniem. W umowie jest jasno określone, że jaką masz użyć paletę kolorów, że na przykład ma być zgodna z księgą znaku klienta. No i na przykład projektujesz tą stronę i z jakiegoś powodu tobie lub twojemu podwykonawcy bardziej siadł zielony niż niebieski. Zrobiliście tak, bo wam się bardziej podobało. Tylko że tutaj to nie jest kwestia estetyki. To nie jest wada estetyczna. To jest po prostu najzwyklejsze nieprawidłowe wykonanie umowy. Jeżeli w ten sposób wykonałeś stronę, to klient czy sąd nie będzie oceniał, czy zielony jest lepszy od niebieskiego, tylko jaki kolor był w zamówieniu i jaki kolor jest na stronie. Jeżeli jest nie tak, jak klient zamówił, to po prostu nieprawidłowo, wadliwie wykonałeś umowę. Kwestia estetyki, nie ma tutaj nic do rzeczy. Natomiast generalną zasadą jest, że jeżeli spod twojej igły i klawiatury i myszki wyszła nowoczesna strona internetowa, taką, jaką się powszechnie widuje teraz w internecie, jeżeli myślę, że każdy, kto zajmuje się profesjonalnie designem, to jest w stanie te standardy, spełnianie standardów na pierwszy rzut oka ocenić. Natomiast jeżeli twoja strona spełnia te standardy, to kwestia tego, czy strona wykonana w bardzo dobrym standardzie, czy ona równocześnie ma zaspokajać poczucie smaku klienta, no to jest kwestia nie tyle ocenna, co kwestia ryzyka klienta. Jeżeli klient zleca ci wykonanie strony internetowej w określonym standardzie i ten standard spełniasz, to czy ta strona ostatecznie spodoba się klientowi, jest po prostu jego ryzykiem, no, które jest wpisane w każdą pracę twórczą, nie tylko przecież w stronę internetową. Więc w takim przypadku klient nie może się rakiem wycofać z zamówienia, a jeżeli będzie próbował to zrobić, no to tak samo jak w przypadku zwykłego zerwania umowy, po prostu zachowujesz prawo do wynagrodzenia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na jego bloga na rynekkreatywny.pl.